Kraków-Odlew powstała w 1995 roku, kiedy w zasadzie technologicznie byliśmy w innym miejscu. Otoczenie nasze gospodarcze było też zupełnie inne. Przez te 25 lat podjęliśmy wiele inwestycji, zaangażowaliśmy wiele dotacji, środków unijnych i własnych sił po to, żeby ta spółka była taka, jaka jest teraz, żebyśmy mogli naszym produktem wysokojakościowym konkurować na wszystkich rynkach światowych. Technologiczny rozwój na świecie jest bardzo pomocny w naszej firmie, dlatego że o jakości naszych produktów świadczy właśnie ta technologia zaimplementowana do Kraków-Odlewu. Te urządzenia, które możemy kupić, one są energooszczędne, one są bardziej innowacyjne, one też są bardziej bezpieczne dla ludzi, którzy tutaj pracują. W związku z tym, bez tego, co dzieje się na świecie, Kraków-Odlew nie wyglądałby dzisiaj tak, jak wygląda. To odlewnictwo, które ma 6 tysięcy lat i które tak naprawdę jest początkiem większości produktów, z których korzystamy, też przechodzi wielką transformację. Korzysta z nowoczesnych technologii, z innowacyjnych rozwiązań. Korzysta przede wszystkim też z wiedzy, bardzo dużej wiedzy naukowej i to wszystko jest wdrażane teraz po prostu płynnie w naszą branżę. Krakowski Park Technologiczny dołączył do nas w 2011 roku, wtedy kiedy tworzyliśmy klaster Innowacyjne Odlewnictwo. Jako instytucja otoczenia biznesu został partnerem właśnie tegoż klastra. Wtedy już korzystaliśmy z Państwa potencjału, z wiedzy, z pomocy merytorycznej, dlatego że te klastrowe kroki były dla nas po prostu pierwsze i bardzo mocno niepewne. I tak ta współpraca kontynuowana jest do roku, w zasadzie cały czas, ale w ubiegłym roku otrzymaliśmy decyzję o wsparciu, która z kolei pozwoliła nam na spełnienie marzenia, czyli zakupienie majątku, który dzierżawimy od 1995 roku. To, że mogliśmy zainwestować przy pomocy Krakowskiego Parku Technologicznego, za pomocą tej decyzji, spowoduje dalszy rozwój firmy, bardzo mocny rozwój firmy. Nasz, uważam, strategiczny potencjał to są ludzie. To jest zespół, który udało się zbudować w ciągu tych 27 lat, bo tyle ma spółka. To są po prostu pasjonaci, którzy myślą tak samo, idą w tym samym kierunku i dzięki nim wszystkie nasze sukcesy, wszystkie inwestycje, wszystkie jakieś plany, które tutaj sobie najpierw tworzymy, a potem realizujemy, właśnie się ziszczają. Nasza firma w przyszłości będzie marką w branży przemysłowej, tak bardzo rozpoznawalną jak Coca-Cola w branży napojów gazowanych. Sobie i innym przedsiębiorcom życzę przede wszystkim zdrowia, potem trochę szczęścia, po to, żeby te wszystkie problemy, które i tak się zdarzą, żeby były rozwiązywalne, żebyśmy łatwo po prostu potrafili przez to przejść, żebyśmy się nigdy nie zrażali, bo czy to będzie pandemia, czy to jakiekolwiek inne nieszczęście, po prostu damy radę, czyli jednym słowem wiary w siebie, zawsze.